Afryka. Drugi pod względem powierzchni kontynent na Ziemi. Najbardziej dziki ze wszystkich lądów, wciąż niezbadany, z olbrzymim bogactwem natury i niezwykłą mozaiką ludności. Tuaredzy, egipscy Fellahowie, Pigmeje, dumny lud Watusi, Bushmeni, Hotentoci, Karły Babinga czy Masajowie. Do tego niebezpieczne zwierzęta, wyczerpujący klimat, piaski Sahary czy wielkie jeziora afrykańskie. Z tym wszystkim przyszło się mierzyć jednemu człowiekowi, który około 90 lat temu postanowił samotnie przemierzyć Afrykę. Rowerem. Kazimierz Nowak, czyli bohater tego materiału, choć urodził się w miejscowości Stryj na Podkarpaciu, to swoje dorosłe życie związał z Poznaniem. Jako niespełna 20-latek, tuż po I wojnie światowej, zamieszkał w stolicy Wielkopolski Poznaniu. To tu bierze ślub z kobietą swojego życia, Marią Gorcik. To tu, na świat, przychodzą jego dzieci, córka Elżbieta i syn Romuald. Choć podejmuje tu pracę urzędnika biurowego, to najlepiej odnajduje się w prawdziwej pasji swojego życia, czyli podróżowaniu. Kazimierz Nowak w latach 1925 i 1927 odbywa podróże po Europie. Rowerem przemierza Węgry, Austrię, Włochy, Belgię, Holandię, Grecję czy Turcję. Koniec lat 20. XX wieku mija w obliczu przygotowań do wyprawy życia, o której ziszczeniu się mało w ogóle kto podejrzewa. Jest listopad 1931 roku. Kazimierz Nowak staje z bagażem na peronie dworca kolejowego w Poznaniu. To właśnie stąd zacznie podróż po Afryce, która trwać będzie 1877 dni. Swoją samotną wyprawę po czarnym lądzie odbędzie przemierzając ten kontynent rowerem, ale też pieszo, czółnem, konno oraz na wielbłądzie. Swoją podróż rozpoczął w Trypolisie, w dzisiejszej Libii. Podróżował z północy na południe, a na jego ekwipunek składały się dwa aparaty fotograficzne, dubeltówka, 100 naboi, pistolet automatyczny, koc, siatka przeciw owadom, namiot, kołki, siekiera, zapas opon i szprych, kleju i łat, szydło, nici, ćwierć kilo chininy, trochę aspiryny, dwie zmiany ubrania, 1 kg cukru, 250 g herbaty, trochę oliwy i woreczek mąki kukurydzianej. W sumie ładunek ważył ponad 60 kg. Swoją podróż finansował poprzez wysyłanie reportaży i fotografii. Jedyny sponsoring dla swojej eskapady, jaki otrzymał, to aparaty fotograficzne z jednego z poznańskich sklepów fotograficznych oraz opony rowerowe posłane przez firmę Stomil. Kazimierza Nowaka z pewnością można uznać za pioniera polskiego reportażu. Pisał m.in. dla Ilustracji Polskiej i Przewodnika Katolickiego. W swoich cyklicznych reportażach opisywał codzienność warunków życia i problemy, z jakimi spotykał się podróżując po Afryce. Nie pozostawał on obojętny wobec sytuacji na czarnym lądzie. Wielokrotnie opisywał swoją bezwzględnie krytyczną postawę wobec kolonializmu, całkowicie nie podzielając kolonialnych ambicji państwa polskiego. Dzięki pieniądzom za publikację podczas swojej podróży był w stanie utrzymać rodzinę w Poznaniu. Szacuje się, że podczas całej podróży Kazimierz Nowak mógł wykonać ponad 10 tysięcy fotografii. Podróżując głównie rowerem przez sawannę, las równikowy czy szlakiem wielkich jezior afrykańskich, dotarł do wielu krajów kontynentu afrykańskiego, gdzie spotkał na swojej drodze bogactwo etniczne Afryki w postaci najróżniejszych ludów i dzikich plemion. Przemierzył Rwandę, gdzie z jego reportaży dało się wyczytać piętnujące w późniejszym okresie etniczne problemy tego kraju. Wędrował wzdłuż jeziora Tanganyika, niekiedy korzystając z transportu
tubylczymi łódkami po tym akwenie. Wkroczył na terytorium Konga Belgijskiego, stąpał po ziemiach obecnej Zambii i dzisiejszego Zimbabwe, fotografując okolice wodospadów Wiktorii. Gdy 30 kwietnia 1934 roku dociera na południowy kraniec Afryki, przylądek igielny znajdujący się w Republice Południowej Afryki, postanawia podczas pobytu w Kapsztadzie, że powróci do domu inną drogą, znów samotnie przemierzając Afrykę. Później w wywiadzie dla dziennika poznańskiego przyzna, że Brytyjczycy oferowali mu darmowy transport pierwszą klasą do Europy, na co on jednak nie przystał. Poza rowerem swoją podróż odbył także konno. W siodle przemierzył około 3000 km. Oprócz tego spławił się w dół kapryśnej afrykańskiej rzeki tubylczym czółnem, które nazwał Poznań 1. Wreszcie przeprawę przez Saharę odbył na wielbłądzie, na którego grzbiecie spędził kolejnych 5 miesięcy. 40 tysięcy kilometrów. Tyle co równik. To długość jego afrykańskiej podróży, która zakończyła się przyjazdem do ojczyzny tuż przed świętami Bożego Narodzenia. 23 grudnia 1936 roku, po 5 latach wyprawy, powrócił do Poznania, gdzie przywitało go owacyjnie grono najbliższych mu osób. Kazimierz Nowak wraca do swojego mieszkania, które znajdowało się przy ulicy Lodowej na poznańskim Łazarzu. Dziś, tuż obok tej ulicy, istnieje urokliwy skwer poświęcony pamięci podróżnika. Jego lokalizacja jest całkiem atrakcyjna, bowiem usytuowany jest on tuż przy nowo odrestaurowanym rynku łazarskim, jednym z miejsc, w których dzisiaj kwitnie drobny handel. Innym poznańskim miejscem pamięci poświęconej Nowakowi jest interaktywny pomnik Rower, który znajduje się przy ulicy Małeckiego, całkiem niedaleko miejsca, w którym kiedyś mieszkał podróżnik. Można na niego wsiąść i pedałując podładować telefon za pomocą kabla USB. Oprócz tego wyświetli on dystans, jaki dotychczas wykręcili poznaniacy, a którego celem jest osiągnięte przez Kazimierza Nowaka w Afryce 40 tysięcy kilometrów samotnej wyprawy. Skromny urzędnik z Poznania, który w podróż po Afryce wyruszył rowerem, znalazł również uznanie w oczach kolegi po fachu. Ryszard Kapuściński, cesarz reportażu, tak mówił o Kazimierzu Nowaku. Jego wyczyn zasługuje na to, aby jego nazwisko znalazło się w słownikach i encyklopediach, by było wymieniane obok takich nazwisk jak Stanley i Livingstone. Kazimierz Nowak już podczas podróży miał problemy ze zdrowiem. Po powrocie do kraju męczyły go nawroty malarii. W momencie, gdy trafił do szpitala z powodu zapalenia okostnej lewej nogi, nabawił się również ciężkiego zapalenia płuc. Zmarł 13 października 1937 roku, raptem rok po powrocie z Afryki. Został pochowany na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu w swym stroju podróżnym. Pięknym świadectwem dokonań są jego własne słowa podsumowujące wyprawę. Pokonałem dwukrotnie przestrzeń długości Afryki. Całe 5 lat. Długi okres, ale gdy dziś myślę o minionych latach, zdaje mi się, że były one jedynie krótkim snem. Snem o dżungli, o pustyni, o wolności. I gdyby nie te tysiące zdjęć, które zrobiłem w Afryce, może uwierzyłbym nawet, iż był to tylko cudowny sen.